Kętrzyn to miejscowość, której nazwa pochodzi od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego, historyka walczącego z germanizacją Mazur, wieloletniego dyrektora Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie, a co najważniejsze Kaszuba, który mieszkając pod Zaborami chciał być i został Polakiem. Ponadto Kętrzyn to miasto, gdzie kiedyś szyto ubrania dla takich marek jak Hugo Boss, Bugatti czy stroje dla polskich reprezentacji. Do czasu, gdy legendarny zakład odzieżowy Warmia nie został sprywatyzowany w 2013 roku i przez niemieckiego właściciela doprowadzony do upadłości, chociaż wcześniej miał pełen portfel zamówień. Kętrzyn to także dwa niezwykłe obiekty historyczne. Pierwszy, położony na wschód od Kętrzyna, to Wilczyszaniec, a więc kwatera główna Adolfa Hitlera w latach 1941-44, skąd dowodził on atakiem wojsk niemieckich na Związek Radziecki. I drugi, położony tym razem na zachód od Kętrzyna, to Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce, gdzie znajduje się piękna barokowa bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która jest docelowym miejscem pielgrzymek tysięcy pielgrzymów z Polski i całego świata. Kętrzyn to także niezwykle ważne miejsce z perspektywy bezpieczeństwa Polski. Znajduje się tutaj bowiem Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, którego głównym zadaniem jest ochrona granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Aktualnie w strukturze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonuje 11 placówek, w tym m.in. w Barcianach, Węgorzewie, Gołdapi, Baniach Mazurskich czy Olsztynie. To także tu powstaje Centrum Nadzoru nad Barierą Elektroniczną, budowaną na granicy polsko-rosyjskiej. To tu będą docierały sygnały z kamer i czujników znajdujących się na granicy. To także funkcjonariusze tej formacji, Straży Granicznej, strzegą granicy polsko-białoruskiej, która jest faktycznie miejscem wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z poświęceniem pilnują polskich granic, m.in. po to, aby nie dochodziło do groźnych wydarzeń z udziałem nielegalnych imigrantów, których jest mnóstwo w zachodniej Europie. To funkcjonariusze, którym należy się szacunek i podziękowanie za ich pracę, bo strzegą oni wrót Polski, od szczelności których zależy nasze bezpieczeństwo.